Piątek, 5 maja, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Zaczynamy. Maturzyści sprawdzają swoją wiedzę. Maturalny maraton wystartował. Dziś w wydaniu również o tym, co dzieje się na piotrkowskich drogach oraz o wyjątkowym oddziale dziecięcym w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt. 1522 maturzystów rozpoczęło w Piotrkowie Trybunalskim zmagania z egzaminem dojrzałości. Wczoraj o godzinie 9 maraton maturalny wystartował, a rozpoczął go egzamin z języka polskiego. W tym roku nie tylko maturzyści sprawdzają swoją wiedzę, również sama nowa formuła egzaminu przechodzi swój test. Jedni wypoczęci po majówce i wyspani, inni spać nie mogli, bo siedzieli w książkach, jeszcze innym sen zachłócały dziady albo lalka. Spałeś dzisiaj? Czy spałem? No z 2 godzinki, 3, tak, bo musiałem jeszcze powtórzyć kilka lektur na wszelki wypadek. No ale to myślę, że jak większość maturzystów przed maturką. Pozytywnie, lekki stresik jest, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. Wyjątkowo łatwo zasnąłem, tak. Ale powtórzane było bardzo. Stres zawsze jakiś jest, no to wiadomo. Śniła się jakaś lektura? Lalka przede wszystkim. Lalka. Liczymy na lalkę i liczymy, że będzie motyw przemiany. Dziady będą spoko. Pan Tadeusz też jest ogarnięty, więc no, wszystko będzie git. Wesele może być, ale raczej nie będzie. Dla uczniów ZSP numer 1, tych z technikum, to była ostatnia matura po staremu. I kto z nich przewidział pana Tadeusza i przedwiośnie, ten trafił. Natomiast licealiści z TPS-u egzamin dojrzałości w tym roku pisali po nowemu. Uczniowie u nas w szkole zdają egzamin dojrzałości w 2 formułach. Uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum i kontynuowali naukę w 4-letnim technikum, piszą maturę w formule 2015. Natomiast uczniowie, którzy ukończyli podstawówkę i kontynuowali maturę w 4-letnim liceum, piszą formułę już 2023. A tegoroczna matura, którą piszą licealiści, jak mówią pedagodzy, to zmiany i to niemałe. Przede wszystkim czas. Tego na napisanie było więcej. Nie 170, a 240 minut. Zmieniła się też formuła samego egzaminu z języka polskiego. Składa się z 2 arkuszy i pierwszy arkusz to jest pierwsza i druga część i to są otwarte zadania i trzecia część to jest wypracowanie. Poza tym wracamy po pandemii do matur ustnych i w tym roku już rozpoczynamy matury ustne, które też składają się, też jest nowość w tych maturach ustnych, ponieważ jedno zadanie, uczniowie mają zadań takich przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i to są zadania jawne, które już dawno zostały opublikowane. Dla części maturzystów tegoroczna matura to było wyzwanie. Inni mówili, że wręcz przeciwnie, nie było się czego bać, a do tematów można było dopasować każdą lekturę. Po pierwszym egzaminie humory w 2 liceum dopisywały. Wydaje mi się, że dobrze poszło. Ogólnie byłem pewny swoich umiejętności tego, co piszę. Troszkę może na początku, jak przeczytałem temat wypracowania, to musiałem dużo się zastanowić, co mam napisać, ale myślę, że będzie dobrze. Prawdę powiedziawszy, odnoszę się, że najwięcej było z okresu młodej Polski oraz romantyzmu było dziwo mniej niż się spodziewałem, że będzie, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem. Nie natrafiłem za dużo, nawet na zbyt dużo zadań, jak to zwykle poloniści lubią dawać, żeby było z dziadów części trzeciej Mickiewicza, naszego wieszcza narodowego, czy nawet ze słowackiego. O wiele więcej natrudziłem się na przykład nad prostym zadaniem z weselem, czy z tangiem Sławomira Mrożka. Jak poszło? Myślę, że dobrze, jestem pozytywnie nastawiona. Było to, czego się spodziewałaś? Nie, bo każdy mówił, że będzie ojczyzna, a nie było ojczyzny, więc średnio. Będą trochę inne tematy i myślałam, że będą troszkę inne pytania do lektur, ale nie było aż tak źle. Z humorami opuszczali po polskim mury szkoły również uczniowie Chrobrego. Mówią, że nowa matura to wyzwanie. Tak, jak najbardziej jest to wyzwanie i dla nas też to było ogromne wyzwanie, przede wszystkim dlatego, że nie do końca wiedzieliśmy, jak ona będzie wyglądała do samego końca. Ale wychodzi na to, że to jest jakiś taki miły prezent chyba, że jesteśmy pierwszym rocznikiem i naprawdę była ona łatwa. Według mnie ta matura była troszeczkę trudniejsza niż od tej próbnej. Nie spodziewałam się takich tematów w rozprawach, jakie były, ale myślę, że dobrze mi poszło. Humaniści mocne strony mogli pokazać na polskim. Teraz na swoją kolej czekają umysły ścisłe, matura z Królowej Nauk w poniedziałek. Bo harmonogram maturalny również uległ zmianie.
Do tej pory było tak, że jak pierwszy dzień był język polski podstawowy, to o godzinie 14 był język polski rozszerzony. I tak samo było na przykład jak angielski. Rano był podstawowy, o godzinie 14 rozszerzony. Teraz myślę, że z korzyścią dla uczniów zrobiono to do południa, tak? Wyjątkowo tylko matury są tam po południu. To na pewno jest dla nich z korzyścią. I też jest zmiana, bo zawsze był język polski, na drugi dzień była matematyka, i trzeciego dnia był język angielski. W tym roku zmienili. Dziś abiturienci zmagali się z językiem obcym. By uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba otrzymać 30% punktów z 3 egzaminów pisemnych oraz 2 ustnych. Trzeba też podejść do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale on nie ma w tym roku jednak progu zdawalności. Zmieniamy temat. Na piotrkowskich drogach tłoczno i są utrudnienia, a te pojawiają się zawsze, gdy prowadzone są remonty ulic, modernizacje czy nawet pozimowe łatanie ubytków. Ale będzie coraz lepiej, bo projekt modernizacji 12 miejskich ulic wchodzi w fazę końcową. Po przygotowaniach dróg do modernizacji, zdarciu starego asfaltu czy wymiany krawężników czas na nową masę bitumiczną. Ta już pojawia się na części zmodernizowanych ulic, na innych już jest. Z 12 ulic w ramach projektu modernizacyjnego większość jest już objęta pracami. W tej chwili jeszcze nie wszystkie ulice, czeka na przykład ulica Modrzewskiego, ale to chociażby dlatego, że ulica Słowackiego i Wojska Polskiego są w przebudowie, w związku z tym jest poprowadzony objazd i nie możemy zablokować całego dużego osiedla, przypominam, mieszkaniowego, w związku z tym ulica Modrzewskiego czeka na koniec, ale za chwilę po tym, jak zostanie udrożniona ulica Słowackiego i Wojska Polskiego, również prace ruszą na ulicy Modrzewskiego. Po ułożeniu asfaltu ulice będą udostępniane do ruchu, oczywiście z ograniczeniami, aż do zakończenia wszystkich prac, również tych związanych z wymalowaniem oznakowania. Rowerzyści też będą mieć kolejny odcinek nowej drogi dedykowany właśnie im. Jeszcze w tym rowerowym sezonie miłośnicy jednośladów doczekają się kolejnego, drugiego etapu ścieżki rowerowej przy dużym zbiorniku jeziora Bugaj. Kiedy pogoda dopisuje, punkt z widokiem na Bugaj jest często miejscem odpoczynku dla piotrkowian, zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają tu rowerami. Fajne leżaki, fajnie zawieje, ładny jest widok tutaj, panorama fajnie, przyjemne miejsce. Woda, że tak powiem, wiatr, ładna pogoda, to wszystko jest sprzyjające, żeby tutaj przyjechać. Właśnie ta tutaj droga rowerowa i tak dalej, to wszystko, więc... Właśnie jestem, fajnie, że jest ta ścieżka? Tak, jesteśmy zadowoleni. Jestem przynajmniej ja. Ścieżka rowerowa od ulicy Wierzejskiej do ulicy Porannej pojawiła się 4 lata temu. Drugi etap inwestycji, czyli kolejny fragment od ulicy Porannej do ulicy Rusałki, planowano już dawno. Jednak budowa drogi dla rowerów to długa droga, bo nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. Projektowanie trwało bardzo długo, natomiast również 3 kolejne przetargi nie wyłoniły wykonawcy. Jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu i 10 maja mamy otwarcie ofert. Mamy nadzieję, że tym razem znajdzie się wykonawca. No właśnie, jest tutaj szansa duża? Jest duża szansa, ponieważ poprzedni przetarg prawdopodobnie większość wykonawców mieściłaby się w kwotach, które były przeznaczone na realizację. Natomiast tam wystąpił błąd w różnicach między kosztorysem i przedmiarem. Musieliśmy unieważnić ten przetarg. Także mamy nadzieję, że ci sami wykonawcy, którzy złożyli oferty do trzeciego przetargu, będą również teraz startować. I możemy mieć taką nadzieję, że zmieścimy się w kwocie, którą mamy przeznaczone w budżecie. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 4 miesiące na zrealizowanie prac. Jest więc szansa na to, by jeszcze w tym sezonie rowerowym miłośnicy jednośladów ze ścieżki korzystali. Drugi etap zakłada budowę 600-metrowej ścieżki wraz z architekturą, zagospodarowaniem zieleni oraz punktów widokowych. A w przygotowaniu jest i kolejny, trzeci etap od ulicy Rusałki do ulicy Koralowej. Trwa projektowanie dokumentacji. Wszystkie etapy budowy ścieżki rowerowej to propozycja mieszkańców wywalczona w budżecie obywatelskim. Karmienie, pielęgnowanie, opatrywanie, diagnostyka. Pełne ręce pracy mają ostatnio pracownicy Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Piotrków. Powód? Do placówki trafia coraz więcej młodych leśnych zwierząt. Zwierzęta przynoszone są do ośrodka przez spacerowiczów. Problem w tym, że nie każde napotkane na leśnym dukcie zwierzę potrzebuje pomocy. Jak z głową pomagać zwierzętom? O tym w materiale. W lesie ciszy nie ma.
Wiosna to okres budzenia się do życia przyrody, ale również to czas leśnego baby boomu. Tego w lasach na pierwszy rzut oka nie widać. Widać to w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Piotrków. To właśnie tu wiosną trafia najwięcej młodych zwierząt. Historie ich są różne. Na przykład tolisie rodzeństwo straciło mamę. Dzięki pomocy człowieka nie zginęły z głodu. Zajączki również są sierotami. Matkę zagryzły psy. Natomiast ten klekoczący jegomość wpadł na majówkowy grill, lądując w marynacie do mięsa. W jakiejś restauracji pozostawiono brytwannę bądź jakąś beczkę z olejem, prawda? No i bocian wykąpał się w tym dokładnie, także wczoraj był cały czyszczony. No ale to jest właśnie majówka, wielka majówka, gdzie po prostu dziesiątki tych zwierząt trafiają. Wiosną, na początku maja, pracownicy osady mają pełne ręce roboty. Wówczas powstaje tu leśny oddział dziecięcy. Pacjentów i podopiecznych z dnia na dzień przybywa. Część z nich, jak tego liska, trzeba diagnozować, ale większość tylko pielęgnować i karmić. Niemal non-stop. To są karmione 3 razy dziennie. Nie wszystkie młode zwierzęta powinny trafić w opiekuńcze ręce pracowników ośrodka. Nierzadko jest tak, że zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy i powinny zostać pozostawione w naturalnym środowisku. Te zwierzęta po prostu są porywane, bo każdy chce przyczynić się dla dobra przyrody, no, jakieś zwierzę uratować. Tak naprawdę kosy o tej porze roku wychodzą z gniazd i bardzo często spotkamy kosy na ziemi skaczące po krzakach, krzewach, prawda? No i tutaj często jest tak, że kos nie wymaga żadnego leczenia, ochwytania, bo tak natura stworzyła, że matka wyprowadza go. Podobnie sowy. Sowy opuszczają gniazdo dużo wcześniej, zanim nauczą się latać. Niestety bywa, że właśnie młode lisy, które też już zaczynają podążać za mamą, gubią się, no i są po prostu spotkane przez turystów. Pomoc człowieka jest wskazana, ale w uzasadnionych przypadkach są to wypadki lub kiedy interwencja ma dotyczyć gatunku rzadkiego. Jeżeli zwierzę jest sprawne, nie ma żadnych uszkodzeń widocznych, jeżeli zwierzę nie ma ran, nie powinniśmy ingerować. Też pamiętajmy, że las nie jest sterylny. Są zwierzęta, które umierają i są padlinożercy. No, tak jest stworzona natura i nie da się uratować wszystkich, prawda, saren, nie da się uratować wszystkich zajęcy, bo ktoś też czeka, aż ten zając umrze. Tak więc zachowujmy się z głową. Jeśli ewidentnie widzimy, że matka nie żyje, zwierzę potrzebuje pomocy, możemy tutaj, prawda, jest blisko drogi, takie małe zwierzę, możemy tutaj próbować pomóc. Natomiast nie starajmy się z głębi lasu porywać zwierząt. Prawo lasu to prawo natury, dzikiej natury i człowiek jest tu tylko wsparciem. Zawsze trzeba pamiętać, by pomagając, bardziej nie zaszkodzić zwierzęciu, naturze i samemu sobie. Chemia to jej oczko w głowie i z nią wiąże swoją przyszłość. Ale sukcesy Gabrysia Ceglarek odnosi również w przedmiotach humanistycznych. Laureatka i zwyciężczyni wojewódzkich konkursów kuratoryjnych to uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, której odmówić nie można ambicji, pracowitości i dążeń do realizacji marzeń. Dla niej nauka to nie przymus. Uczyć uczennica piotrkowskiej piątki po prostu się lubi. Gabrysia na swoim koncie ma nie tylko piątki i szóstki z lekcji, ale i tytuły w prestiżowych konkursach. W tym roku dziewczyna zdobyła tytuł laureata konkursu kuratoryjnego z chemii i laureata języka polskiego, zdobywając pierwsze miejsce w województwie. Bez chęci dobrego przygotowania nie ma niczego. Mi na pewno bardzo pomogło to, że miałam tak doskonałych nauczycieli, którzy włożyli w bardzo dużo pracy w przygotowywanie mnie. Często zostawałam po lekcjach, spotykaliśmy się online, więc to na pewno ich zasługa, że znalazłam się tu, gdzie jestem. Ale myślę, że własne chęci dużo dają i może na pewno jest trudniej przygotować się samemu, ale z chęciami i dobrym nastawieniem na pewno się uda. Gabrysia chwali swoich nauczycieli, Urszulę Zielonkę i Agnieszkę Turniak, a pedagodzy chwalą dziewczynę. To duma szkoły. Jak mówi pani Agnieszka, która jest wychowawcą Gabrysi i uczy ją języka polskiego, to jej pracowitość i ambicja prowadzą do sukcesu. A wyniki, jakie osiąga, to furtka do marzeń. Gabrysia ma, mówiąc kolokwialnie, egzamin z głowy. Czyli ten egzamin ósmoklasisty. Dlaczego? Dlatego, że uczeń, który zostaje laureatem, jest zwolniony z egzaminu i dostaje 100%. Czyli tak jakby za ten egzamin dziecko uzyskało maksymalną ilość punktów.
Taka furtka do marzeń? Myślę, że tak, zwłaszcza, że Gabrysia ma swoje marzenia i bardzo uważam, no tak, solidnie wykonuje swoją pracę. Dziewczyny kibicują i wspierają rodzice. Mama dziewczyny zdradza z książką, za pan brat Gabrysia była od dziecka. Sama nauczyła się czytać, tak bardzo chciała nauczyć się czytać, że zrobiła to sama. I książki różne, przeróżne i czytanie tych książek. Trzeba ją odciągać czasami od tych książek? Znaczy myślę, że ona znajduje taki złoty środek, ale bardzo lubi czytać i to procentuje również w innych dziedzinach, tak? Drzwi otwarte do wymarzonej szkoły średniej, w takiej, w której można zdać maturę międzynarodową, a później studia zagraniczne. To cel dziewczyny, do którego dąży i nie odpuszcza, bo jak pokazują efekty, warto mieć marzenia i po prostu chcieć je spełniać. Na koniec jeszcze jedna informacja. Już w najbliższą niedzielę Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Teatralia. Spektakl Król Maciuś rozpocznie się o godzinie 17. Zapraszam Państwa na magazyn Werbum. Życzę udanego weekendu. Do widzenia. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Piękny maj, polski maj, ale czytania w tę niedzielę kierują nas ku Chrystusowi, ku temu, który nas odkupił, który zwyciężył, który otworzył nam bramę do nieba. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Chrystus nas dzisiaj zapewnia i mówi: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? We mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce, a gdy przygotuję, przyjdę do was i was zabiorę, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Chrystus więc zaprasza nas do swojego Królestwa. Zaprasza, byśmy byli razem z Nim. Zaprasza, byśmy byli zawsze z Nim w drodze do drugiego człowieka. Sam siebie dzisiaj określa, mówi: ja jestem droga, prawda i życie. Bóg jest drogą, Bóg jest prawdą,
i Bóg jest życiem. On nas prowadzi, a my mamy iść razem z Nim. Bo tylko wtedy, kiedy z Nim idę, będę mógł wypełniać to wszystko, do czego Bóg mnie powołuje. A On nas zaprasza, abyśmy byli w Jego Kościele. Abyśmy byli ludźmi, którzy w tym Kościele są zaangażowani, którzy pomagają jeden drugiemu. Tylu jest potrzebujących, tylu ludzi dzisiaj jest pogubionych, tyle ludzi dzisiaj nie wie, jak żyć. Gonią za wszystkim, ale nie za Chrystusem. Oddalają się od Niego i coraz bardziej się gubią w tej rzeczywistości, którą dzisiaj świat daje im, niejako zachętę, by się Jemu całkowicie oddali. A my mamy być tymi, którzy w imieniu Chrystusa idą i mówią im, że jest inna możliwość, jest inna droga. Droga, którą nam Chrystus daje. Droga, która nas prowadzi do prawdziwego szczęścia, prawdziwej radości. I jest to droga prawdziwa, jedyna dla nas wierzących. My idziemy z Chrystusem, idziemy do Jego Królestwa. On nam je przygotował. Tam wszyscy mamy już przygotowane mieszkanie. Nie musimy się o nic martwić. Bóg wszystko nam daje. Bądźmy więc ludźmi, którzy idą z Chrystusem, którzy podążają za Nim, którzy starają się Go naśladować, być do Niego podobnymi. Bądźmy więc tymi, którzy zawsze Chrystusa mają za Króla, za Pana, a wtedy polski maj zawsze będzie piękny i wspaniały, także i w naszych sercach, i w naszych rodzinach, i w naszej ojczyźnie.